Cześć, znajdujemy się na przejeździe kolejowym w Starogardzie Gdańskim na ulicy Skarszewskiej, a Starogard Gdański znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Starogard Gdański. Bez zbędnego przedłużania zapiszemy prezentację. Po prostu zobaczymy, co będzie. Z tego intra, Zaczniemy od prezentacji. Kategoria A wyposażony jest w dwa sygnalizatory typu SD1M, LED-owe. Mamy jednego z nich. Dwa echle, jeden jest tutaj, a drugi jest tam. Cztery napędy, a właściwie to pięć napędów, jak 50. Tutaj mamy cztery i jeszcze jeden jest tam po prawej, ale go pokażę albo z drugiej strony, albo jak będzie pokazanie szlaku. Mamy coś jeszcze, mamy kamery i taką bardzo ładną ceglaną nastawnię Starogard Gdański. Idziemy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 203, a tak dokładnie na 24 km i 303 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy tą piątą rogatkę, o której mówiłem, a to jest szlak na Chojnicę i przekazany jakby się przystanek osobowy w tamtą stronę, to Piesiennice. A w przeciwnym kierunku mamy szlak nad Czech i przekazany jakby się stacja stronę, to Starogard Gdański, nie licząc Starogardu Szpęgawsk. Tak wygląda ten to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj mamy ulicę kolejową, która biegnie do dworca i tutaj mamy właśnie ten przejazd na Skarszewskiej. Czekamy na przeloty pociągu TLK Bory Tucholskie, relacji Gdynia Główna Kostrzyn. Zapraszam. Na prezentacji nie powiedziałem, że ten przejazd jest ciekawy między innymi dlatego, że sygnał akustyczny się w nim nie rozłącza. Rozłączy się dopiero po całkowitym podniesieniu rogatek. I przy okazji tam mamy gdzieś DK22 i na niej jest taki fajny znak. Nie obiecuję, ale postaram się do niego podejść po przelocie i wam go pokazać. Który pokazuje, czy przejazd jest otwarty, czy zamknięty w danej chwili. No nic, czekamy dalej. Jedzie już TLK Bory Tucholskie. Teraz rogatki powinny się podać. Dobrze, jeszcze idę do tego znaku. Chodziło mi o właśnie ten znak. Tutaj mamy drogę na Skarszewy, jak sama nazwa mówi, ulica Skarszewska. I że przejazd kolejowy z zaporami jest akurat w tej chwili otwarty. Bym wam pokazał działanie tego znaku, ale kolejny pociąg, jak tu jest, to mój pociąg po prostu, znaczy powrotny. Ja jadę dalej na nagrywanie, bo jest młoda godzina, zaledwie 10:00. Więc jeszcze sobie pociśniemy trochę od banku. No, to właściwie to już było na tyle. Widzimy się na kolejnych filmach z projektu Bory Tucholskie Krajno 2023. Z tego miejsca, z dowodu dla sytuacji 08. Cześć.